Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach to organizacja, która działa już w naszym regionie wiele lat. 10 lat jako zarejestrowana organizacja, ale już od lat 90. prowadzimy pośrednictwo pracy wolontariackiej. Jednym z głównych naszych działań jest właśnie praca z młodzieżą. My pracujemy z młodzieżą metodami pozaformalnymi, prowadzimy szkolenia, warsztaty. To nie są takie typowe szkolne zajęcia. Ale to, co jest dla nas bardzo ważne, to wymiar międzynarodowy tych działań. Jesteśmy najbardziej międzynarodową organizacją w regionie świętokrzyskim. Organizacją, która wysyła za granicę wolontariuszy, przyjmuje wolontariuszy, ale też daje możliwość dziesiątkom młodych ludzi wyjechać na projekty, wymianę młodzieży, spotkania, konferencje czy szkolenia. Kto z Was nie zgadza się z którymś plusem albo minusem? Uczestnicy szkoleń Centrum Wolontariatu mogą dowiedzieć się, gdzie szukać możliwości, które na nie czekają, a jest ich naprawdę wiele, i mogą dowiedzieć się, jak aplikować, jak pisać różne projekty, jak pozyskać fundusze, jak nauczyć się zdobywać kompetencje, uczyć się nowych rzeczy, uczyć się języków obcych, jak wyjechać na wolontariat. Szybko, 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 to nie przechodzimy na kaleczki. Te zajęcia, które tutaj prowadzimy, są inne niż szkole, dlatego że posługujemy się metodami edukacji pozaformalnej, nieformalnej. Pracujemy miksem warsztatów, pracy w grupie, prezentacji. Wykorzystujemy tą wiedzę, którą oni aktualnie zdobywają. Od razu mają szansę zastosować ją w praktyce. No, tak samo bardzo dużo dyskutujemy o tym, nie narzucamy swojego zdania, nie narzucamy konkretnych czy schematów, czy idealnych odpowiedzi. Nie pracujemy według klucza, tylko każdy ma możliwość wypowiedzieć się swoim zdaniem na dany temat, powiedzieć, że coś mu pasuje, albo coś mu nie pasuje, albo że nie zgadza się z resztą grupy. Uczestnikiem szkolenia może być każdy młody człowiek, uczeń, student, każdy, kogo interesuje działalność społeczna. I to jest właśnie pierwszy krok w rozwój osobisty. To są szkolenia, które otwierają na świat. To są szkolenia, dzięki którym ludzie, wyjeżdżając z nich, mówią, że zostali zmotywowani, że zostali zainspirowani i że chcą coś zmienić w swoim życiu. I to jest dla nas najważniejsze. Przyjechałyśmy na szkolenie, żeby nauczyć się czegoś nowego, żeby poznać ludzi, którzy mają podobne zainteresowanie jak my, którzy chcą zmienić coś. Jest świetnie, jest fajnie, na pewno jeszcze kiedyś przyjedziemy. Na pewno będziemy zachęcać innych do tego. Czuję się teraz tak zmotywowana. Na pewno jak wrócę do domu, to przejrzę internet, dowiem się więcej i zacznę coś działać. Po naszych szkoleniach, które realizowaliśmy tam w zeszłym roku, tak samo w ferie, a grupy nieformalne, grupy młodzieży napisały projekty, po prostu napisały wnioski na projekt do programu Erasmus Plus i dostały kilkanaście tysięcy euro oczywiście dofinansowania na zrealizowanie tego projektu, więc to są duże możliwości, które młodzież może wykorzystać właśnie dzięki takiemu dwudniowemu szkoleniu. Można się nauczyć wiele nowych rzeczy, poznać inne kultury. My jako Centrum Wolontariatu nie tylko robimy szkolenia z tego, w jaki sposób napisać projekt, czy w jaki sposób wyjechać za granicę, ale potem współpracujemy z tymi młodymi ludźmi. My dajemy im szansę zrealizować swoje projekty.